Tak się prezentuje. Już właściwie przygotowany do wsadzenia całkowicie do samochodu. Tu jeszcze tylko została jedna taka rzecz do wykonania, bo trzeba jakoś w tym miejscu wpasować czujnik położenia wału. Trzeba by go jakąś łapę dorobić, żeby go przy tym mniej więcej przy tym ząbku, żeby on był. O, w taki sposób. Przy dziewiątym ząbku. Dla Edisa. No, tak poza tym to silniczek skończony. Cewka siedzi. Kabelki popodłączane. Wiązka jest już zbudowana. Mamy kostkę do cewki, kostkę do czujnika położenia wału. Tutaj mamy kabel do sygnałów z wejścia i wyjścia z sterowania wyprzedzeniem zaponu z Edisa do Deta. No i tu czujniki, wtryskiwacze i zasilanie. Jeszcze będzie jeden przewód do kontrolera szerokopasmowej sondy. Będę kupował taki kontroler ProSporta z sondą Boscha LSU. Będzie wszystko pod nadzorem. Tutaj mamy wkrętkę do czujnika temperatury tego gazów wydechowych. To jest prawda, kolektor nie będzie ten. Finalnie będę spawał z rur. Normalny. Jakiś na 4 w 1 albo taki po prostu. Dwie długie rury i dwie krótkie rury w jedną flanszę się będą schodzić. Coś dokładniejszego trochę. Tu mamy podstawkę, czujnik ciśnienia, czujnik temperatury, dwa wyjścia na chłodnicę oleju, która zresztą leży w Fordzie bodajże, bo czekała na przymiarki i montaż. Muszę zamówić 4 metry węży AN8, inny ple AN8. Zasilanie do turbosprężarki, pociśnięte pod spodem. To jest jeszcze do zaślepienia i to jest jeszcze do zaślepienia, bo to było od chłodzenia tego wymiennika ciepła, który był oryginalnie pod filtrem, a to jest nam niepotrzebne od niczego. Tu jest takie obejście od podgrzewanej przepustnicy, bo nie będzie potrzebna. Przyjdą mi w tygodniu wtryskiwacze Boscha 376 cm cc, co nie? No, co nie, no. Tak, dokładnie. Poplątał mi się język. Będą wpasowane tutaj. Okazuje się, że zamiast używać Denso i kupować tak jak było planowane wtryskiwacze od Mazdy RX-8, da się przerobić wtryskiwacze Boscha. Normalne buszówy zwykłe do tego kolektora i listwy bez jakiegoś super nakładu wielkiego. A nie, chłodnica oleju leży tutaj. Widać, jest nypel. Taka zwykła, nieduża. W zupełności wystarczy na moje potrzeby. Tam około 200-260 koni. To nie powinno tam zbytnio przegrzewać oleju. Olej będzie 10W60 albo 5W50. Jeszcze w sumie nie wiem do końca, jakich będę używał. Mamy tutaj naszą kochaną TD04. Jeszcze przed odświeżeniem, bo niedługo będzie odświeżona. I z tego silnika to jest w sumie tyle. Związki to też jest w sumie tyle. Leży sprzęgło. Docisk będzie jeszcze dorabiany na podwójnym słoneczku. I tarcza idzie w kewlar, oczywiście, co nie? Pomimo, że ta już jest z dodatkiem kewlaru, ale wolę mieć pełny kewlar. Łożysko pilotujące wymienione na nowe. Nie pamiętam nawet już jakiej firmy. Na SKF-a. Koło jest wyczyszczone, nie jest nigdzie popękane, bo wszystkie koła, które miałem wcześniej z trzech silników, były popękane. Także to się super trafiło, się nie spękane. Miało być jeszcze lekko przetoczone 500, ale w sumie spiaskowałem lekko powierzchnię tylko i jak widać wygląda w miarę spoczko. Wszystkie zęby są. Oczywiście jak zwykle, jak tylko zacznę cokolwiek nagrywać, to zaczynają napierdalać dzwony w kościele, bo czemu by nie? Czemu by nie? Tak, w końcu przeczekałem te pieprzone dzwony, to teraz kury dostają jakiegoś szaleju. Generalnie już założyłem na głowicę i musiałem wywalić uszczelkę, a szkoda w sumie. Uszczelka jest pełna stalowa, trzywarstwowa, nie jest to szmaciak, czyli powinna dość dużo wytrzymać.
Zresztą wcześniej wytrzymała do ładowania 1-2 bara przy nieodprężonym silniku, stopień kompresji 10 do 1 i było to dość długo upalane. Były wcześniej plany na fajkocewki z Audi, bo mam komplecik od 1.8 turbo, ale zostaję przy podwójnej cewce od Mazdy 626 GF. Miała być od Mondeo albo jakiegoś Escorta, żeby to się z Edisem zgrywało, ale taką trafiłem dość tanio. Jeszcze dostałem kostkę obciętą z kablami, także wszystko podpasowało. A tutaj mamy mój mały składzik pierdół. Wczorajszy zakup. Wczorajszy, w sumie przedwczorajszy. Bo wczoraj to już wróciłem z tym. Kupiłem sobie na zapas, żeby był. Dwulitroweczka elegancka z Probika. Już tak, głowica już była zdejmowana przeze mnie, żeby go łatwiej było wyciągnąć, bo sam go wyciągałem gołymi ręcoma w rękawiczkach, także trzeba było sobie jakoś poradzić bez żadnego żurawia, podnośnika ani niczego. Z tyłu stoi mój stary silnik z głowicą i z blokiem z dziurami. Tu są trzy kolektory wydechowe. Ja z tych kolektorów postaram się wyrzeźbić jakiś jeden pod turbosprężarkę, taki fajny, z tych wszystkich kolanek i rurek. Kolektor jest na dawce. Będzie w następnej wersji tego silnika będzie obcięty kolektor i będzie zrobiony taki pod turbo, taki typowo pod turbo. Wiadomo, nie? W jedną komorę i pod przepustnicę jakąś większą skrzynia biegów. Będzie cudowany ze wzmocnieniem skrzyni. Jak uda się ten projekt na 200-260 koni, to będę ten silnik, ten o, budował na okolice 500 coś koni, jeżeli uda się ogarnąć wzmocnienie skrzyni biegów i sprzęgła. Jeżeli nie uda się ogarnąć wzmocnienia skrzyni biegów i sprzęgła, to zostanę przy 200 paru koniach. A jak się uda, no to będziemy wysadzać korbowody znowu. Tylko tutaj już pójdą kute tłoki Wiseco i korbowody K1 Racing z USA, żeby lipy nie było. No tak, poza tym to zapasy jakieś są, nie? Jak ktoś ma na sprzedaż taki silnik po panewce albo po czymś, to chętnie kupię. Przydadzą się. Nawet sam blok, sama głowica zawsze się przyda. Jak wyjebie mi dziurę w bloku i korba wyjdzie bokiem, no to blok będzie potrzebny, a nie cały silnik, co nie? No a jak na przykład tłoki pukną w zawory, no to będą potrzebne zawory albo głowica. No. Zawory zresztą też była już niezła zabawa, bo szukałem zaworów używanych, nikt nie miał na sprzedaż. Udało mi się znaleźć ostatnie 3 albo 4 nowe zawory ssące do tego silnika, oryginalne Mazda Zaso. Wiem, że mogłem jakieś dopasować, ale to w przyszłym silniku i tak będą robione jakieś większe zawory, będą wstawiane, rozfrezowywane gniazda. Tam będzie już wszystko poprawiane. Jeżeli ma być zrobione 500 koni, to już musi być wszystko poprawiane. No, a Buda stoi i czeka. Buda stoi i czeka. A data jest nieprzestawiona w kalendarzu, jak zwykle. Bo komu by się chciało, jak ja tutaj często nie zaglądam. Już jest przestawiona. No. Zobaczymy, co to będzie. Silniczek póki co jest przyszykowany. W tym momencie już bym mógł go wsadzić do budy, ale najpierw chcę jeszcze zamontować ten czujnik położenia wału, żeby już mieć spokój. Myślę, że między te dwie śruby jakąś łapę taką przykręcę na dystansach i w tym miejscu będzie przykręcony czujnik po prostu. Albo wyfrezuję w innym miejscu w kole pasowym rowek, żeby z tej strony dać na któreś mocowania, albo gdzieś tu od góry bardziej, za ten zaczep. Coś się wymyśli. Nie ma co teraz tak kminić, bo jutro już będę cudował z tą jedną łapą. Jak nie wyjdzie, to nie wyjdzie. Jak wyjdzie, no to super. Przy okazji potrzebowałbym jakiejś szyby hartowanej prostokątnej na mój silnik, mój stolik z KL-a. Bo w sumie stoi i się kurzy, a fajnie by było sobie spić czasem kawkę albo herbatkę z niego, grzebiąc przy Efesie. Bo tylko do tego nadaje się KL. Do spijania z niego kawki, grzebiąc przy Efesie. A grzebie się przy Efesie po to, żeby objeżdżał KL-a. Proste, co nie? Bardzo proste. Nie, dobry silnik, jeden i drugi. Tylko trzeba uważać na KL-a. Bo mało kto o to gówno dbał. A zresztą o to też mało kto dbał. Co widać po tych wszystkich silnikach. 230 tysięcy i żre olej jak pojebany. Także nic specjalnego jakiegoś, super, nie?
z dawcy wzięte już w sumie wszystko, co mogło być wzięte, oprócz skrzyni. Skrzynię też muszę wyjąć i zanieść do mojej kolekcji. Gdzieś tu miałem jedną rurę, którą bardzo chciałem i bardzo potrzebowałem. I już ją widzę w bagażniku. Jakby ktoś chciał części do probę, które jeszcze tu są w nim, to pisać. Coś się załatwi. Trochę już zdążył zarosnąć. Troszkę już zdążył zarosnąć, ale wyprałem całe wnętrze. W środku wreszcie pachnie, a nie jebie jak w starej stodole. Tutaj są dodatkowe zegary wpasowane, bo w sumie nie chciałem jakiejś takiej kosmicznej półki tu robić. Ten jeden zegar i drugi i tak będą jeszcze stąd wywalone, będą wstawione tutaj, bo tu będzie z ProSporta wskaźnik AFR, a obok będzie wskaźnik EGT. Także tutaj mamy boost, ciśnienie oleju i temperaturę oleju. Czyli takie najbardziej podstawowe rzeczy, bo temperaturę płynu chłodniczego będę miał na oryginalnym zegarze i ładowanie też jest. Ciśnienie oleju też było, ale nie mam oryginalnego czujnika, boję się, że to nie będzie współpracować z tym Chińczykiem z tego zestawu najtańszego z Allegro, co nie? No, także szyba pęknięta oczywiście. Sama z siebie pękła, nie wiem jak to się stało. Jak zima była, to pękła do połowy, a potem dopękła się do końca. Czary mary, hokus pokus. No, tu jak ktoś jeszcze w sumie nie widział, jest podłokietnik dołożony z Mondeo MK3. Z takim dużym schowkiem w środku i tu mam taki montowany cup holder z takim wycięciem, że może robić jednocześnie za schowek i za cup holder. Ja już uchwyt na długopis. Kto miał Mondeo, ten na pewno wie. Ten oryginalny fotel na miejscu kierowcy wyleci stąd head. Będzie wstawiony fotel kubełkowy i cztery punkty takata. Kluczyki, mój zajebisty bryloczek, który dostałem. Pilocik, który już chyba nie działa. O kurwa, działa, ale jaja, nie spodziewałem się. No. Zderzak na zapinki zamontowany, bo pourywałem wszystkie mocowania oczywiście, rwąc zderzak jak szalony, żeby założyć intercooler. Tarcze zardzewiały już w pizdu, tyle czasu nie był jeżdżony. Nie wiem, czy prawdopodobnie od razu nie pójdę w Mazdę 6 i nie założę większych. Razem z innymi felgami, jeżeli mi nie wejdą. Chociaż chciałbym zostawić te gówno felgi, żeby to był taki typowy slipper. Opony semi-slick już są nowe do niego. Aczkolwiek będę zamawiał opony Toyo. Takie, no takie jakieś szersze trochę, bo to 195 to przy tej mocy i momencie może się zesrać. Z tyłu też. Opony jeszcze jako tako w miarę. I cek z Mondeo będzie jakiś F-mik. No i co najważniejsze, pustki. Ani skrzyni, ani silnika. Wiązka idzie do wycięcia w większości, żeby mi nie wadziły przewody. Wszystko będzie spryskane płynem i umyte. Kompresor od klimy wisi sobie. Zależało mi na tym, żeby klimy nie rozpinać, bo mrozi jak posrana. Rureczki czekają, wszystko czeka. A skrzynia czeka tutaj, umyta przez 40 ulew i wszystkie te belki. No. Trzeba zmontować bestię, bo już się stęskniłem za tą furą. Stoi sprzęcik i marnieje bez silnika. No, tu też jeszcze leżą. Już chłodnica. Ona gdzieś w którymś miejscu jest przebita przez kawałek bloku albo kawałek tłoka, który mi wyjebał, jak wybuchł mi silnik. To w którymś miejscu ona jest przebita przez kawałek tłoka albo bloku. Ale chłodnicę już mam jeszcze jedną załatwioną do niego i wentylator z Suzuki Swift 1.0
mieści się idealnie w moim setupie i jest naprawdę bardzo wydajny. Tu jest stary, który się trochę stopił, bo puściło jedno mocowanie i wydech go przytopił. Trochę się zagrzał samochód. Może to przez to wyjebało wszystko, że się przegrzał? Chuj wie. Będzie chodzić.